Dzisiaj gościem w naszych rozmowach o księdzu Janie Masze jest pani Dagmara Dżazga, reżyserka bardzo głośnego, znanego w całej Polsce filmu Bez jednego drzewa las lasem zostanie, który no, był właściwie takim pierwszym głosem w opinii publicznej, który przekazał podstawowe informacje, ale również emocje związane z księdzem, z księdzem Janem. Pani Dagmaro, skąd, skąd wziął się pomysł nakręcenia filmu dokumentalnego o postaci Zamachy? Ja zawsze zastanawiam się, skąd w ogóle przychodzą do mnie pomysły na różne filmy dokumentalne i czasami czuję, że to nie ja wybieram, tylko że zostałam wybrana. Może to tak nieskromnie brzmi, ale tak w tym przypadku tak czułam właśnie i dlatego się dzielę tą myślą. A pomysł, bardzo bardzo prosty. Przeczytałam w miesięczniku społeczno-kulturalnym śląsk o księdzu Janie, o gilotynie, o tym, że były tutaj wykonywane wyroki. Zresztą często czytuję śląsk, bardzo lubię miesięcznik i nagle pomyślałam sobie: świetny bohater, dramatyczna sytuacja, bardzo dobry temat. Byłam pewna, że ktoś już. Kiedyś na pewno musiał zrobić ten film. Myślę tutaj o dokumencie, bo oczywiście znamy tak, wszyscy film, film Ka tak, Kazimierza Kuca na straży swej Stać Będę, no, ale byłam pewna, że no, musiał być film dokumentalny. No, zresztą postać, która jest w filmie Kuca, nie jest postacią wierną. I, i nie jest wiodącą postacią. Nie jest wiodącą tak, postacią tak, 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 tak. No i zdziwiłam się, że nikt filmu nie zrealizował, więc zaczęłam się przyglądać. Realizacja filmu dokumentalnego to jest kilka procesów. Ten pierwszy jest dokumentacja, czyli zbieranie informacji. Czy są jeszcze jacyś świadkowie, jakie są dokumenty? No po prostu z czego ten film skonstruować, bo e, oczywiście kiedy się pisze artykuł e, też trzeba zebrać informacje, oczywiście. ale tutaj e, trzeba myśleć... jeszcze mieć twarze, głosy. Tak, tak, tak. Nie no tylko dokumenty. E, oczywiście no trzeba po prostu zbudować pewną linię dramaturgiczną, a zaczyna się od tego, no od badania tego środowiska. I pamiętam, że trafiłam do rodziny księdza Jana, do pani Małgosi Kozak. Yy, oni przyjęli mnie z otwartymi rękoma po prostu. Yy, no, rzadko właściwie no, można powiedzieć, że jest tak serdeczne przyjęcie. I też nie oczekiwali, no bo ja przyszłam, powiedziałam, że chciałabym się zapoznać. Nie mówiłam, że na pewno, że będę robić tak. ten film. I udostępniono mi wszystko. Ja to przeczytałam, przemyślałam i zaczęłam mieć wątpliwości. Czy robić ten film? A dlaczego? Dlatego, bo no wiem już z doświadczenia, od prawie 20 lat realizuję filmy, że to jest tak, no, piękna postać księdza Jana, heroiczna, ale jest tło, gilotyna, egzekucje. I ja wiedziałam, że będę musiała wejść w ten temat bardzo drobiazgowo, a wiem, jaka jestem, wiem, jak przeżywam pewne rzeczy, że będę musiała się no, też zanurzyć w tej krwi że to będzie dla mnie coś okropnego. Ale potem przemyślałam sobie myślałam o no, ja jestem tutaj najmniej ważna. To jest prawda historyczna, tak to tutaj wyglądało. No i zdecydowałam się, że będziemy realizować ten film, bo to przecież film to nie tylko ja, to jest ekipa, która ze mną ten film robiła. Kto formalnie był producentem? Yy, więc tak, Formalnie producentem była Telewizja Polska i producent Chyba zewnętrzny. Oddział w Katowicach. Tak? Oddział w Katowicach i producent zewnętrzny Izabela Rudzik, firma Kataraman. Oczywiście jeszcze nam dofinansowała ten projekt. Tutaj Ślą Silesia Film, tak. Instytucja dokładnie. Czy można instytucja powiedzieć, filmowa, że to śląskimi, śląskimi środkami? Tak, tak. Film, tak, film powstał. Tak, tak. Film był wielokrotnie pokazywany w. Zarówno w telewizji publicznej w Polsce, na różnych kanałach, jak i wygrywał na różnych, na różnych festiwalach, zarówno dokumentalnych, jak i filmów chrześcijańskich. No, jest, no i wielu moich rozmówców mówiło, że, że to był taki pierwszy impuls, jakby przygotowywania drogi do tej beatyfikacji, że, że po prostu wrażenie, jakie zostaje po tym filmie którego tytuł został zaczerpnięty z tego niezwykłego ostatniego listu księdza Jana, kilka godzin przed śmiercią, było takie, że, że coś trzeba zrobić wokół tej postaci, że ona nie może tak po prostu pozostać e, jako jeden, jedna z wielu osób, które przewinęły się przez historię, doświadczyły jakiegoś dramatu w czasie II wojny światowej. Czy pani jakby ta fala. Fala zainteresowania, którą pani film wywołał, jakoś do pani dopływała? Tak, oczywiście dopływała fala zainteresowania. Ja byłam na wielu różnych spotkaniach, i ze starszymi osobami, i z młodszymi. Ten film, tak jak pan redaktor powiedział, był na wielu festiwalach, ale ja muszę powiedzieć, że jak się realizuje filmy, to się zdarza, że się jedzie na festiwal, że się dostaje jakąś nagrodę. Natomiast, że wydarzy się dla mnie taki cud jak beatyfikacja, i że ten film w jakikolwiek sposób się przyczyni do tego, to ja w najśmielszych marzeniach nawet nawet bym nie pomyślała o tym. Nigdy nie robię filmu z myślą o jakiejś nagrodzie czy konkursie. Robię film, bo po prostu czuję, że ten temat gdzieś we mnie rezonuje, że chcę opowiedzieć tę historię, że te emocje są mi bliskie, że je przeżywam bardzo. To jest impuls, no bo ja wiem, no to jest chyba najważniejsze dla ludzi kina, żeby przekazać swoje emocje, żeby stworzyć jakąś opowieść. Film jest opowieścią, posługuje się językiem filmu, ale jest opowieścią, prawda? Można powiedzieć, że jeszcze jedna jest Pani zasługa, że wyciągnęła Pani z niebytu tą gilotynę. Oryginalną gilotynę, na której został ścięty ksiądz Jan i bardzo wielu jeszcze innych ludzi tutaj w więzieniu w Katowicach, która po wojnie została rozmontowana i leżała gdzieś w magazynach Muzeum KL Auschwitz. Tam leżała oczywiście, a dlaczego tam, no bo to już pewnie z filmu wynika, było bardzo dużo tutaj wyroków śmierci. I no, źródła mówią, że około 600 nawet, nawet powyżej 600 ściętych. ściętych osób. I jeszcze te wyroki śmierci tutaj odbywały się, a to czasami było 12, czasami 20 osób. W ciągu jednej takiej nocy ścinane. I jeszcze w styczniu 1945 roku ta gilotyna funkcjonowała, a potem została rozebrana na części i podobno zakopana na cmentarzu w Bogucicach. Ludzie to zauważyli, bo Niemcy zakopali ją nocą, tak jak słyszałam, i no, potem ją odkopano. Ona troszeczkę była tutaj po wojnie w magazynach komendy milicji obywatelskiej, no ale potem, ponieważ te ciała były wywożone do krematorium w KL Auschwitz, tam ta gilotyna trafiła. I ja oczywiście... Ale nie była na ekspozycji. Nie, nie była na ekspozycji. Ja robiąc dokumentację trafiłam, no, pojechaliśmy, wiedziałam, że ona już tam jest, pracownicy, do dyrekcja. Muzeum Auschwitz-Birkenau Auschwitz zgodziła się na to, żebym tam zobaczyła. No, no, bardzo się cieszę, żeby tutaj nam pomogli, oczywiście, w realizacji filmu bardzo. No i była wśród wielu, wielu rzeczy w magazynie rozłożona osobno topór, osobno ten stół, wywiązania to wszystko osobno i na naszą prośbę złożono nam tę gilotynę. Ja sobie wymyśliłam tak, że ostatnie ujęcie będzie takim ujęciem, mówi się to w języku filmowym, subiektywnym, czyli oczami bohatera, że to będzie długi dojazd do tego ostrza, do gilotyny i no, gdzieś trzeba to zrealizować. Tam był jeden barak, no przecież nie wyłączą nam z ekspozycji jakiegoś baraku, tak. gdzie są wycieczki, więc był jeden barak, on był taki jasny, odnowiony, więc tam były zabiegi wyciemniania okien, Stawiania zastawek, taką imitację, bardzo prostą, surową tej celi więziennej. No i rzeczywiście to ujęcie jest takie długie, dojeżdżamy do tej gilotyny, ta gilotyna tam stoi, i teraz tak. No tu muszę przyznać, z mojej strony, pewnego rodzaju zabieg, który odbiega od prawdy historycznej, ale jest ważny dla prawdy dramaturgicznej. Mianowicie, Skazańcy, którzy wchodzili do tego pomieszczenia, nie widzieli ostrza. Ono było zasłonięte tak, 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 kotarą. Tak, kotarą, swoją drogą, bo to się yy, potem. Przesuwała. Tak, przesuwała kotara. E, natomiast była tam taka zasłona z blachy, także ostrza nie było widać. Gilotyna stała, ostrza nie było widać. Ale ja dla potrzeb dramaturgii filmu, ponieważ gilotyna stała, były przecież wyroki śmierci. Dlatego zdecydowałam się, poprosiłam, żeby mi nie zakrywano tego Rozumiem. ostrza, no bo widz musi zobaczyć. Widzi go, widzi go od początku. Widzi go od, widzi go od początku, oczywiście. No i muszę powiedzieć, takie ambiwalentne uczucia, kiedy zobaczyłam tę gilotynę, już postawioną. Dlatego, bo w naszej świadomości gilotyna kojarzy się zawsze no, z rewolucją francuską, tak? Ale to były egzekucje, które odbywały się na rynkach publiczne. miast, publiczne, byli spraszani ludzie, był to taki teatr makabryczny tak? i ta gilotyna stała na wysokim szafocie, miała 5 no, tak. metrów. Tak sobie wyobrażamy gilotynę. Kiedy ją zobaczyłam stojącą właśnie już dla naszych potrzeb w tym wyłączonym baraku w Auschwitz, to stanąłem pomyślałam sobie tylko takie coś, no, niewielka, no, narzędzie ale do narzędzie do wykonania kary. Właśnie. A nie do budowania atmosfery teotę, terroru, zastraszania, tak, tak, właśnie, tak, jak pani tak. powiedziała, tego teatru makabreski, który miał w czasie rewolucji francuskiej paraliżować przeciwników. To było techniczne narzędzie do wykonywania kary, tylko i aż. Właśnie dlatego ambiwalentne uczucia, bo y, mam świadomość, że y, no, 600 osób położyło tam głowę pod tą gilotyną. Jakie były ich ostatnie myśli? Czy oni się bali? Czy o, dla nich było to już właściwie wszystko jedno? Czy już może nie mogli się doczekać, kiedy ten koszmar się skończy? Y, no bo to był koszmar. To było też dla mnie takie wielkie przeżycie, kiedy ja sobie myślałam, y, co czuł ksiądz Jan, czekając tyle czasu. Na wykonanie wyroku, wiedząc, że każdy wieczór może być wieczorem ostatnim. To są nieprawdopodobne emocje. Zwłaszcza, że minął już termin ten tak, oficjalny tak. wykonania i mogła się u niego pojawić nadzieja, że być może zostanie ułaskawiony, że zostanie skazany na kacet na, na ciężkie więzienie, ale nie będzie musiał dać głowy. To jeszcze ta nadzieja była związana z tym, że przecież był młodym księdzem. Księdzem. Hmm. Jak tutaj stracić księdza? Że może to będzie działać rodzina, mama księdza, która nawet, jak twierdzi rodzina, pojechała do Berlina. Tak, tak, na, była na pewno w Berlinie, Oczywiście. ale raczej nie rozmawiała z, z siostrą Hitlera, jak legenda rodzinna o tym. Ale legendy opowiadała. są bardzo piękne, prawda? Tak, ale znaczy, jak, robiła jak, wszystko, żeby go uratować. Tak, to jest i, I to jest oczywiste. No, to jej pierwszy ukochany syn, taki piękny, przecież tak. to był taki piękny chłopak, taki zdolny, wesoły, no, fajny, mówiąc dzisiejszym językiem. I on ma położyć głowę i ma to się tak skończyć dramatycznie. Więc ma tragedia straszna. Z, z relacji Kazika Trojana, który opowiadał z kolei to, co mu opowiadała jego matka, która była na widzeniu na chyba już kilka, kilkanaście dni zaledwie przed wykonaniem wyroku. On siostra był, Jana. Do siostra Jana, tak. Już był bardzo zmęczony, bardzo wychudzony, w takim, w takim fizycznym złym stanie. A z kolei ten list jego ostatni, który jest wstrząsający, który powinien wejść do antologii nie tylko polskiej epistolografii, prawda? Tak jak słowa z, z, gry, z grypsu Inki, że zachowałam się jak, jak, trzeba. jak trzeba. Notabene nie do końca mamy też pewność, czy, czy, czy ona te słowa napisała, bo tego grypsu nie, nie znamy. Natomiast tu ten list ocalał na szczęście z tymi słowami, taką eschatologiczną wizją przemijania, a jednocześnie trwania wieczności, no, ja muszę powiedzieć. I spełnienia. I spełnienia, prawda, no i z tego… Cel swój osiągnąłem. Tak, i, i z tego uczyniła Pani tytuł tego wspaniałego filmu. Bo mnie bardzo te słowa przejęły, naprawdę. Myślę, że każdy, kto się z tym spotyka, tego doświadcza. Czy w Pani życiu osobistym ten film coś zmienił? No. Nie tylko w sensie artystycznym, oczywiście, no bo to były sukcesy i był, był, był jakiś no już, już, już dodatkowa, dodatkowy prestiż zawodowy, ale podobno pani nie przestawała myśleć o tej postaci nawet, nawet jakby po realizacji filmu. Nie przestaje myśleć. No mamy wspaniałego patrona. Jeżeli się realizuje film, no to poświęca się bardzo dużo swojego. I czasu, i takiej mhm. energii psychicznej, energii serca, tak bym to nazwała. I dla mnie bardzo ważne wydarzenie w życiu, i to myślę, że zostanie na zawsze ze mną. Tak, oczywiście. Myśli pani, że to jest dobry święty na dzisiejsze czasy? Bardzo, bardzo dobry święty na dzisiejsze czasy. Człowiek, który miał w sobie niewyobrażalne pokłady odwagi. Ja nawet nie chcę myśleć, jak ja bym się zachowała w takiej sytuacji. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy dobrobyt, że mamy wszystko w zasięgu ręki, że może nam się bardzo dużo rzeczy należy. A tu jest inna perspektywa pokory, jakże nam często tej pokory brakuje. I taki święty na dzisiejsze czasy, błogosławiony daj Boże, że będziemy mieć również świętego, ale tak, jak najbardziej dla młodych ludzi, dla starszych osób. Ktoś zupełnie inny. Jaka relacja do cierpienia. Zgoda na to wszystko. I pokój. Duży pokój w sercu. Czyli widzimy się 17 października. Widzimy się 17 października. Nie mogę się już doczekać. A muszę powiedzieć, panie redaktorze, że też dla mnie to takie są no, dziwne, bardzo, ale niezwykle wzruszające momenty, bo. Prymicje księdza Jana w kościele w Chorzowie, w kościele jego rodzinnym, świętej Marii Magdaleny, odbyły się 27 czerwca, bo święcenia 25, ale prymicja 27 czerwca 1939 roku. 27 czerwca to są moje urodziny. A ta wielka uroczystość, która się tutaj odbędzie 17 października, no cóż. Tyle było dni w roku, wybór 17 października. A dla mnie to jest też ważna data, bo 17 października to jest dzień, rocznica, w którym umiera mój tato, wiele lat wcześniej. I tak sobie pomyślałam, że to jest kolejny dowód na to, że nie ma śmierci.